Dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o zegarach z Głogowa. No nie ukrywajmy, zajmuję się zegarami mistrzostwem od wielu, wielu lat i powiedzmy, no oprócz tego, że mam y, zegary z jeden zegar, mam z Leszna, no to mam parę zegarów z Głogowa, a że Głogów jest 44 km od Leszna, jest to bardzo, bardzo blisko. W świecie zegarmistrzowskim, ponieważ no, można mieć zegary z Londynu, z Paryża i tak dalej, ale zegary głogoskie to takie prawie jak leszczyńskie. 30 września miałem zaproszenie przez pana Michała Olejniczaka i Rafała Pikuę, którzy napisali książkę o zegarach głogoskich. Chodzi oczywiście o wytwórni zegarów pana Karla Weissa, który produkował Zegary wieżowe, czyli te, które mnie najbardziej interesują. No, muszę powiedzieć, że w swoich zbiorach posiadam parę zegarów wyprodukowanych przez firmę pana Karla Weissa. Tutaj możecie Państwo zobaczyć taki fragment dużego zegara wieżowego. Jest to element związany z biciem, i tam jest tabliczka, z której jasno wynika, że ten. Mechanizm został zrobiony w 1863 roku i ma numer kolejny 412. W ogóle firma Karla Weissa i później braci Moma, którzy po 1909 roku kupili, e, przejęli, jakby to powiedzieć, tą fabrykę. Łącznie ponad 3000 zostało takich mechanizmów wyprodukowanych. No więc nie ukrywam, mając 412 numer, też jestem bardzo ciekawy. Muszę powiedzieć, że jest to Najmniejszy z tych największych wajców, które posiadam w swoim zbiorze, ponieważ ten przynieśliśmy w dwójkę z synem, a pozostałe mechanizmy to już by trzeba było rozebrać, żeby wynieść je z mojego sanktuarium zegarowego, i byłby to bardzo duży kłopot. Muszę powiedzieć, że Właśnie trudno jest rozstrzygnąć, które mechanizmy jeszcze robił e, Weiss, a które już później robili bracia Moma, ponieważ nie wszystkie zegary posiadają oryginalne tabliczki, które dokładnie podają datę i numer, ale też są mechanizmy, które były w zegarach e, takich kolejowych. To jest taki duży stojąca drewniana duża szafa, gdzie znajduje się mechanizm. Jeden z tych dwóch mechanizmów, który jest tutaj właśnie na ziemi pokazany. Myślę, że ten niższy, ten w trójkącie jest Jakąś taką koncepcją starszą, a ten taki prostopadłościowy jest jakby taką konstrukcją młodszą, i tak się właśnie zastanawiam, czy ten wyższy to nie jest Moma, a ten niższy to jeszcze jest Weiss, ale muszę powiedzieć, że tak się składa, że głogów w momencie jak Niemcy opuszczali głogów, to wzięli wszystkie możliwe dokumenty związane z historią miasta głogowa i Powiedzmy, nie mamy za, do, za dużo informacji. Wiemy na pewno, że Carl Weiss urodził się w jakiejś wsi koło Głogowa około 1813 roku. Jego ojciec był młynarzem i właścicielem wiatraku. No, prawie w każdej wsi były wiatraki, więc też trudno to identyfikować. W wieku 18 lat. Jakby to powiedzieć, pierwszy poszedł do wojska, ponieważ kariera wojskowego to zawsze, jakby to powiedzieć, dobrze rokowała. Później uczył się zawodu zegarmistrza, gdzieś około 1835 roku założył własny warsztat zegarmistrzowski i około 1850. Założył fabrykę. Na początku było tam sześciu ludzi, później 20. Produkował właśnie takie mechanizmy zegarów wieżowych. I trzeba przyznać, że dzięki swojej ogromnej pracowistości, pilności, ambicji, na wielu wystawach zdobywał nagrody. No, tak się złożyło, że on jako Karl zmarł w 1888 roku, i widocznie spadkobiercy już nie umieli tak tego prowadzić, tak jak wspomniałem, w 1909 roku. Przejęli to bracia Moma. No, później był kryzys, ale jakoś i w zasadzie fabryka została zamknięta w 1937 roku. Tak jak wspomniałem, no, temat wywołała właśnie ta książka, na której właśnie prezentację zostałem zaproszony do Głogowa i to właśnie w Muzeum w Głogowie odbywała się prezentacja. No, trzeba przyznać, że akurat znam. Obydwóch tych panów, oni już popełnili książkę o zegarach z Wolsztyna i w ogóle zajmują się profesjonalnie renowacją, naprawą i oczywiście strzegą pamięci zegarów wieżowych, ponieważ uważają, że te stare zegary, zresztą ja też tak uważam, są na tyle świetnie skonstruowane, że nadal mogą funkcjonować i nie trzeba zakładać na wieżach jakichś radyjek, antenek, które po prostu z radia biorą czas. Książka jest bardzo ciekawie ilustrowana. No tutaj na przykład, właśnie na tej stronie możemy zobaczyć, jak wygląda taka duża tarcza takiego zegara, który znajduje się na parowozowni w Wolsztynie. I oczywiście tutaj mamy te tabliczki, z których właśnie wynika, jaki numer i kiedy został dany mechanizm zrobiony. Oczywiście tych tutaj tematów do pokazania jest sporo. Jak wspomniałem, że tu jest właśnie taka szafka wysoka, ona musi mieć czasami i 3 metry wysokości, ponieważ przekazanie momentu obrotowego z tego zegara, a tam w środku może być właśnie taki mechanizm, jak tutaj widać przed chwilą Państwu pokazywałem, taki jest w moich zbiorach, zresztą mam ich parę sztuk i ja właśnie posiadam taką dużą, kompletną skrzynkę i ona musi być taka wysoka, ponieważ z tyłu wychodzi pręd, który przekazuje właśnie moment obrotowy na Wskazanie czasu, czyli na te semaforowe zegary, które znajdowały się na budynkach stacyjnych lub na peronach. Także to są niezmiernie ciekawe rzeczy. No i nie, też bardzo, bardzo ciekawym działem jest właśnie, e, jakie tarcze i e, jakie wskazówki były na zegarach Karla Weissa. Tak się składa, że ja tutaj e, na pewno. E, jakby pan był taki uprzejmy, wrócił do tego dużego mechanizmu. To ten duży mechanizm jest oparty, taki komplet wskazówek i każdy fachowiec, który zajmuje się zegarami, jak spojrzy na wieżę i zobaczy takie wskazówki, to mówi, na 99% tam jest zegar. Karla Weissa, ponieważ oni mieli swoje charakterystyczne wskazówki, które oczywiście co pewien czas trzeba było wymieniać, bo proszę zobaczyć, to jest na przykład oryginalny komplet wskazówek zdemontowanych z e, Ratusza w Sarnowie, również w książce na ten temat. I proszę zobaczyć, jak wyglądają wskazówki po wielu, wielu latach eksploatacji i przebywaniu na. Wierzy, to jest po prostu ażurowe, ta blacha tak rdzewieje, że co pewien czas trzeba było je wymieniać. I taki mój zaprzyjaźniony świętej pamięci zegarmistrz, pan Mencel Zrawicza, który opiekował się właśnie zegarami na pocztach, zegarami na e, ratuszu w Sarnowie i innych budynków, właśnie miał taki wzór i na podstawie tych starych wskazówek robił nowe. Oczywiście robił to też co pewien czas. Ponieważ, no, co ileś lat trzeba było tu wymienić, i tutaj mam wyraźnie, tu mam Ratusz w Sarnowie, napisane, że to jest na pewno wzór Ratusza w Sarnowie, a tu mam napisane, że jest to poczta we Wschowie, i to również są wskazówki na pewno w typie Karla Weissa, ale czasami bywało tak, że były zmieniane mechanizmy, a wskazówki zostawały jeszcze starego typu. No, muszę powiedzieć, że żeby zaprezentować wszystkie moje zegary, które mamy Karla Weissa, to byłoby ciężko, ale w każdym razie wydaje mi się, że wycinek tutaj tego, no i co najważniejsze, właśnie tą książkę tutaj prezentuję, a jako ciekawostkę pokażę, Państwu też bardzo ciekawy zegar. Wypatrzyłem go kiedyś w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim. Po pierwsze urzekły mnie wskazówki. Moja pierwsza reakcja była kupuję ten zegar, bo są tak piękne wskazówki, że warto go kupić dla tych wskazówek, a później się doczytałem. Tutaj w tym górnym szyldziku jest napisane, że ten zegar zrobił Antoniusz Schaller z Gros Glogał, czyli z Głogowa, w 1721 roku. Czyli macie Państwo okazję obejrzeć tarczę. I to jest nie tylko tarcza, ponieważ to, co tutaj Państwo widzicie, to jeszcze bardzo ważny jest też mechanizm. I tutaj jest mechanizm, który jakby nie patrzeć, ma 300 lat. I został zrobiony w Głogowie, co tak, jak wspomniałem na samym początku mojej dzisiejszej wypowiedzi, głogów to dla mnie prawie jak leśno, bo 44 km to żadna odległość. Także bardzo się cieszę, że coraz więcej opracowuje się wiedzy na temat zegarów wieżowych, którymi zajmuję się od wielu, wielu lat. Mam ponad 10 dużych mechanizmów zegarów wieżowych w swoich zbiorach. I teraz pytanie, czy powinienem być z tego dumny, skoro. Tutaj pan Olejniczak i pan Pikuła uważają, i wiele całe grono zegarmistrzów uważa, że te zegary powinny być na wieżach, i nawet jeżeli nie funkcjonują, to powinny one na tych wieżach zostać, ale muszę powiedzieć, że z tych dziesięciu mechanizmów, które mam, to tylko jeden. Osobiście zdemontowałem zwierzy. Resztę kupiłem od pośredników lub z drugiej ręki, czyli jakby to powiedzieć, nie przyczyniłem się do e, jakby to powiedzieć, ubywania tych mechanizmów w swoich e, naturalnych miejscach, w których powinny być, e, a ten jeden, e, który osobiście demontowałem, nie mogłem mu się oprzeć, ponieważ był z 1670 roku i naprawdę stanowi dziedzictwo kultury. Mam takie poczucie, że i probość, i rada parafialna, z którymi podpisałem umowę, w zasadzie nie mieli prawa mi tego sprzedać, ale skoro konserwator i już minęło prawie 15 lat, więc lepiej, że on jest u mnie, niż. Znalazłby się na punktach skupu złomu, ponieważ y, trzy mechanizmy kupiłem normalnie z punktu skupu złomu: tarcze, wahadła, ciężary trafiają na złom, ponieważ to są bardzo ciężkie rzeczy. I jeżeli będziemy mieli świadomość, że jest to nasze dziedzictwo kultury, że są to zabytki techniki, to oczywiście. Te, które są u mnie, to już jakby to powiedzieć, są uratowane, a te, które, na które by się ktoś chciał zamachnąć, to może będzie świadomość, żeby takich rzeczy nie robić. Także w pobliskim Głogowie była fabryka Karla Weissa, powstała piękna książka na ten temat, i, i chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi miało świadomość, że ta nowocześność, która wchodzi. I w zasadzie nie jesteśmy w stanie jej zatrzymać, nie wyklucza, żebyśmy się też zachwycali starymi przedmiotami. Dziękuję.